Einsatzende gehen. Witam przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej pana Romana Dobrzeńskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Obecnie proszę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej pana Romana Dobrzeńskiego o wręczenie zaświadczeń komisji o wyborze radnych Rady Miejskiej w Jasieniu oraz o wyborze burmistrza Jasieniu. Szanowni Państwo, zanim wręczę Państwu zaświadczenie o wyborze, chciałem serdecznie Państwu pogratulować wszystkim wygranych wyborów. Informuję, że sesja Rady Miejskiej w Jasieniu
dostali się do terminali do głosowania. Informuję, że ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Zapewniam, że dołożę starań, aby obrady pierwszej sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proszę najmłodszego wiekiem radnego, panią Marcelinę Słonkowską, o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej, a następnie każdego wyczytywanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania. Słowem dziękuję, ślubuję. Informuję, że o słowie ślubuję każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich o powstanie. Odczytam rotę ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie
mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję. Najmłodszy radny, tak można szukać. Najmłodszy radny odczytuje kolejno imienia i nazwiska radnych, a radni wypowiadają słowo ślubuję, ewentualnie dodając tak mi dopomóż Bóg. Proszę bardzo. Pan Bednarski Waldemar. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Chota Tadeusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Karalus Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kruszyński Zbigniew. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Maćko Elżbieta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Lewaj Michał. Ślubuję. Pani Romanowska Karolina. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Rutnikowicz Danuta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Sąkowska Jancyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Stetkiewicz Danuta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Stefański Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Walczek Zbigniew. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Witkowski Zbigniew. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Zysk Sebastian. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Jasieni. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. I ja ten porządek obrad przypomnę, bo on jest ustalony przez komisarza wyborczego w Zielonej Góry. Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej. Pierwsze, wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. Dwa, otwarcie sesji. Trzy, ślubowanie radnych. Cztery, uchwalenie porządku obrad. Pięć, wybór przewodniczącego Rady Gminy. Sześć, wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Siedem, ślubowanie wybranych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta. Osiem, sprawy różne. I dziewięć, zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa chce wprowadzić zmiany do porządku obrad? Stwierdzam, że Rada Miejska będzie obradowała na pierwszej sesji według przedstawionego porządku obrad przez komisarza wyborczego. Przystępujemy do punktu 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej, który obejmuje zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji skrutacyjnej, przedstawienie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady i przeprowadzenie głosowania oraz podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Jesieniu. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę. Proszę. Proszę o zgłaszanie kandydatu. Proszę radny Karalus. Zgłaszam kandydaturę pana Zbigniewa Walczaka. Uważam, że się te zmiany ustawy o samorządzie nałożonych nowych obowiązkach na przewodniczącego Rady musi być pewne doświadczenie, ażeby tą Radą pokierować. Proponuję, aby pan przewodniczący, naszej Rady został pan Zbigniew Walczak. Czy pan przewodniczący, pan Zbigniew Walczak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję.
zgłosić kandydaturę radnego pana Tadeusza Tworze, który ma wieloletnie również doświadczenie samorządowe. Z oddaniem pracował przez 20 lat na rzecz mieszkańców Jasienia i wsi gminy Jasienia. Czy pan radny Choda wyraża zgodę? Tak. Czy jeszcze są zgłoszenia innych kandydatów? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady. I tu będzie tylko przez podniesienie ręki, że zamykamy listę kandydatów. Proszę bardzo, kto jest za? Przeciw będzie 0 i kto się wstrzyma będzie 0. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów. Proszę teraz o przystąpienie do powołania trzech radnych do komisji skrutacyjnej. Ja proponuję panią Danutę Stasiewicz. Czy pani Danuta Stasiewicz ma zgodę? Ja proponuję radną Marcelinę Sąkowską. Czy pani Sąkowska wyraża zgodę? Pytam zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji? Kto jest za zgłoszonym składem komisji rotacyjnej i też głosujemy tylko przez podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, będzie 0 i kto się wstrzyma, będzie 0, ponieważ kworum jest 14 za, więc tyle jest osób. Stwierdzam, że Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady. Ogłaszam 10-minutową przerwę w celu konstytuowania się komisji i przygotowania projektu regulaminu głosowania. A ja mam PDF i uchwała będzie w imię i nazwiska. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie z projektem regulaminu głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. Proszę bardzo. Komisja skrutacyjna w składzie Danuta Stackiewicz, Karolina Romanowska, Marcelina Słonkowska zdecydowała, że przewodniczącym komisji skrutacyjnej została Danuta Stackiewicz. I teraz zapoznam Państwa z regulaminem głosowania na wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu. Paragraf pierwszy. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, na których umieszczona jest treść. Karta do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu oraz zamieszcza się w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska kandydatów. Obok każdego nazwiska z kandydatów z prawej strony znajduje się jedna kratka z napisem za. Karty
zaopatrzone są na pierwszej stronie pieczęcią Rady Miejskiej w Jasieniu. Paragraf drugi. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w jednej z kratek. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X w karcie za przy więcej niż jednym kandydacie, głos uważa się za nieważny. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku X na żadnej kartce, głos uważa się za wstrzymujący się. Wówczas głos taki uważa się za ważnie oddany. Głos jest ważny, gdy radny postawi znak X w kratce za przy jednym kandydacie, odpowiadając w ten sposób za jego wyborem. Opowiadając się w ten sposób za jego wyborem. Znak X są to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, nieopatrzone pieczęcią oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. Paragraf trzeci. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się z zachowaniem zasady tajności. Paragraf czwarty. Wybór przewodniczącego rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, których liczba w przypadku miejskiej Rady Miejskiej w Jasieniu wynosi co najmniej 8 radnych. Pojęcie bezwzględnej większości głosów powinno być rozumiane jako uzyskanie co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, a zatem głosów również wstrzymujących się. Paragraf piąty. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów. Przy równej liczbie głosów głosowanie powtarza się. W przypadku braku rozstrzygnięcia mimo przeprowadzenia głosowania, jak w ustępie drugim, przeprowadza się ponowne wybory łącznie ponownym zgłaszaniem kandydatów. I tutaj paragraf szósty. Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania komisja skrutacyjna ustala wynik głosowania i sporządza protokół, w którym określa liczbę radnych obecnych na sesji, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, w tym liczbę głosów za, wstrzymujących się, a ponadto stwierdza wynik wyboru, to znaczy, czy kandydaci uzyskali wystarczającą ilość głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza również w protokole ilość kart nieważnych, o ile takie wystąpią. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Czy są uwagi do przedstawionego regulaminu głosowania? Nie ma. W związku z tym głosujemy za przyjęciem regulaminu poprzez zwykłe podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem wersji regulaminu głosowania przedstawionego przez komisję skrutacyjną? Kto jest za? Kto się wstrzyma? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną projekt regulaminu głosowania został przyjęty. Proszę teraz Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam ponownie 10 minut przerwy. Obrady. Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a Przewodniczącego Komisji proszę o krótkie przypomnienie zasad głosowania. Dziękuję. Radny dokonuje wyboru jednego z
siebie nazwiskiem, tak? Z informacją za. Proszę. W celu zachowania tajności głosowania proszę radnych po imiennym wywołaniu o podejście do stolika z urną, zagłosowanie oraz wrzucenie do urny kart do głosowania. Dziękuję. Czy już wszyscy otrzymali kartę do głosowania? Ja nie mam. Ja nie mam karty. No właśnie, ja też nie mam. Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca komisji skrutacyjnej nic nie mówiła o kwadraciku ze znakiem przeciw. W związku z powyższym nie wiem, czy głos jest ważny tylko wtedy, kiedy umieszczam jeden za, a okaże się, że jest na przykład nieważny, bo w drugim nie umieściłem przeciw. Tylko za. Dokładnie. Albo po co w ogóle było? Trzeba było przy klatce w ogóle wypisać klatka jedna tu, klatka tu i teraz albo tu zaznaczam, albo tu. Dobrze jest. To co mamy robić? No jeżeli mam kandydaturę, na przykład pana Walczaka, więc stawiam albo za, albo przeciw. A odnośnie drugiej osoby się nie wypowiadam, bo mogę głosować tylko na jedną osobę. No ale trzeba na drugą to zaznaczyć. Nie jest powiedziane, że zakreślenie znaku przeciw jest automatyczne za na drugą osobę. Ja uważam, że przeciw trzeba wykreślić szczerze. Ja myślę, że to przeciw jest dlatego, że może być też taka opcja, że ktoś nie za. Właśnie, to się wstrzymuje. W regulaminie, który pani wstrzymuje, idziemy za. W regulaminie, który czytałam, była informacja, iż mogą państwo się wstrzymać. Ja nie wiem, czy tu osoby, które przygotowywały te karty do głosowania, nie miały tego na myśli, że jeżeli... Nie, wstrzymuje się też co innego. Tak, dokładnie. Jeżeli ja się wstrzymuję, to się wstrzymuję. Jeżeli ja przeciw, to znaczy, że biorę brałem udział w głosowaniu. Czy państwo sobie życzą, żeby napisać jeszcze, czy to wyszanie, że... Nie, proszę tylko ustalić, że... To ustalamy tak. Nie, ustalamy tak. Nie jest waga. Prosząc, ustalamy, że przy osobie, którą wybieramy, przy nazwisku osoby, którą wybieramy, dajemy X przy za, w razie za. Przy osobie, przy kandydacie i to pokoju i dajemy przeciw. Nie dajemy. Dajemy przeciw. Nie. Ale że można oddać tylko jeden znak. Jeden głos. W regulaminie jeden znak. Jeden krzyk. A więc ustalamy, że przy wybranym nazwisku dajemy
Walczak z pierwszym zginie. Zamknięcia listy kandydatów
podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzyma? Zero. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów. W związku z tym Komisja Skrutacyjna już jest. Proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie ponownie kart do głosowania. Elżbieta.
składzie przewodniczący Danuta Stackiewicz, członek pierwszy Karolina Romanowska i Marcelina Słonkowska. Stwierdzamy, że w głosowaniu tajnym brało udział 14 radnych, na stan obecnych 14 radnych. Oddano głosów ważnych 14, nieważnych nie stwierdzono. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Choda Tadeusz otrzymał głosów za 7, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Walczak Zbigniew otrzymał głosów za 7, przeciw 0, otrzymał głosów wstrzymuje się 0. W związku z tym nie wyłoniono przewodniczącego, ponieważ mamy remis, nie wyłoniono przewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. I w takim układzie ogłaszam, proszę pana radnego. Ja bym prosił o pół godziny przerwy, żeby się skonsultowali jeszcze i potem o kolejne głosowanie. Dziękuję. Proszę szeregowego radnego. Prosił o rozważenie sytuacji, która już kiedyś miała miejsce w Radzie, kiedy na pewny przejściowy okres czasu został powołany przewodniczący i po pewnym czasie został zmieniony, kiedy się wszystko, że tak powiem, ułożyło. Nie wiem, czy być może w takiej sytuacji, w której mamy przez cały czas remis, można byłoby się zastanowić się tak, czy musi powierzenie na okres, dopóki nie zostanie wybrany 15 radny. Jest pani przewodnicząca, która pełni to z przepisów prawa, ale myślę, że na okres 2 czy 3 miesięcy, dopóki nie zostanie wyłoniony 15 radny, techniczna możliwość powołania pani na przewodniczącą, a następnie po być może ułożeniu się już pewnych jakichś takich umów pomiędzy członkami, wtedy można zgłosić wniosek o ponowny wybór przewodniczącego. Pani przewodnicząca się może nie obraziła, że chcę zmienić ją i tak dalej. Takie coś było miało miejsce już. To jest moja propozycja, co to ma inną propozycję. Ja podtrzymuję w tej chwili wniosek pana radnego Kruszyńskiego i ogłaszam pół godziny na przerwę. Komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a przewodniczącego komisji proszę o krótkie przypomnienie zasad głosowania.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę, a komisję sputacyjną proszę o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. Zaczynamy bez nich? Co? No nie ma wszystkich. Wznawiam obrady. Proszę przewodniczącego komisji sputacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej. Protokół komisji sputacyjnej. Gratuluję radnemu Zbigniewowi Walczakowi, wybranemu na przewodniczącego Rady Miejskiej i życzę owocnej pracy. Pragnę przypomnieć, że wybór na funkcję przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady składa się z dwóch aktów. Pierwszy realizuje się w głosowaniu tajnym przez oddanie głosów na kandydatów, a następnie ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Drugi akt sprowadza się do podjęcia przez Radę uchwały stwierdzającej dokonany wybór. Uchwała ta ma wyłącznie charakter deklaratoryjny. Podejmuje ją Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Każdy radny niekwestionujący procedury wyboru powinien głosować za uchwałą stwierdzającą ten wybór, nawet jeżeli w głosowaniu tajnym opowiadał przeciw wybranej kandydaturze. Przeczytam teraz Państwu uchwałę i będziemy głosować za pomocą urządzeń. Żeby było widać, że wszyscy się odbiliśmy jak należy. Pierwszy teraz na uchwałę. Na uchwałę.
kworum. Darysia jeszcze raz i Darysia jeszcze raz. Tak, potwierdzam obecność. Jeszcze mam podać. Tak, to się zamknęło. Że wszyscy się zamknęło. To no jest. Nie, no najpierw musimy odczytać coś uchwały. No ja dobrze. Uchwała numer 1/1/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 1000, pozycja 1349, pozycja 1432 oraz paragraf 16 Statutu Gminy Jasień, uchwała 39/340/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2014 roku, pozycja 1699 ze zmianami, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2018 roku, pozycja 1462, pozycja 2335, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu został wybrany radny Walczak Zbigniew. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Teraz będziemy głosować za uchwałą za pomocą urządzeń. I głosowanie, tak? Gosia, ile mamy za? Czy już za. Jeszcze nie wszyscy, tak? Czy już wszyscy? Jest, było, już się zamknęło. Za 14, tak? Za uchwałą jest 14. I tam po 0. Stwierdzam, że uchwała numer 1/1/2018 2018 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu została podjęta bezwzględną większością głosów przy oddanych głosach 14 za. Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku proszę przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję. Chciałbym serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie. Walka była bardzo ciężka, wyrównana. Dziękuję mojemu kontrkandydatowi za wzięcie udziału w wyborach. Proszę Państwa, bycie przewodniczącym to jest wyróżnienie
bardzo duże wyróżnienie, ale jednocześnie duże wyzwanie. Chciałbym temu wyzwaniu sprostać poprzez pracę z Państwem w celu rozwoju gminy. Poprzez wspólną pracę, myślę, że jest wiele przed nami do zrobienia w celu rozwoju gminy, w celu poprawy bytu i warunków życia mieszkańców naszej gminy. Ze swojej strony obiecuję włożyć wiele sił, doświadczenia, które tutaj już posiadłem i swojej pracy, żeby ta rada, żeby decyzje, które będziemy podejmować, były dobre dla całej gminy, dla wszystkich mieszkańców, żebyśmy sprawnie jako rada pracowali w podejmowaniu wszelkiego rodzaju uchwał. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Teraz prosiłbym Państwa o 5 minut przerwy. 5 minut przerwy. Przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Obowiązujący statut gminy Jasień ustala, że należy dokonać wyboru jednego wiceprzewodniczącego. Proszę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i proszę również o potwierdzenie zgody zgłaszanych kandydatów. Proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów. Dziękuję bardzo. Czy Pani wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam. Dziękuję. Proszę bardzo. Zgłaszam Pana Zbigniewa Piszyńskiego. To jest wieloletni samorządowiec. Ma też doświadczenie, tyle lat w Radzie. Także myślę, że będzie godnym kandydatem. Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny Kuczyński zgadza się? Tak. Dziękuję. Czy są jeszcze kandydatury? Nie widzę. Dziękuję Państwu. Zamykam listę kandydatur. Tak, rzeczywiście, bo tutaj mam, tak. Proszę. Do formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących rady. Głosowanie bez urządzeń przez podniesienie ręki. Kto jest za zamknięciem listy zgłoszonych? Proszę o podniesienie ręki. 14 za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 14 osób jest za tym, aby zamknąć listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów. Przystępujemy do powołania trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji. Proszę o zgłaszanie osób do komisji skrutacyjnej w celu wyboru wiceprzewodniczącego. Proszę bardzo. Czy Pani wyraża zgodę? Dziękuję. Ja zgłoszę Panią Karolinę Romanowską i od razu się spytam, czy wyraża Pani zgodę? Dziękuję. Pan podniósł rękę, proszę bardzo. Czy Pani Radna Marcelina Słonkowska wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stwierdzam, że do komisji skrutacyjnej zgłoszone zostało 3 radnych. Kto jest za zgłoszonym składem komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Głosujemy bez urządzeń. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 osoby i Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Ogłaszam 10-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania projektu regulaminu głosowania. Tutaj jest regulamin.
to wszelkie dokumenty tutaj łączy się z protokołem. Komisji skrutacyjnej o zapoznanie z projektem regulaminu głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Proszę bardzo. Dziękuję. Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jaśmina. Tak, właśnie teraz patrzę, że kompletnie nie mam przewodniczącego. Ja dałem pani komplet. Może momencik, przepraszam. A nie tam przełożony. Zobacz. Bo ja tu dam ten komplet i tam na pewno ja zdjął wice. Znak X są to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, nieopatrzone pieczęcią oraz całkowicie przydarte są kartami nieważnymi. Paragraf trzeci. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się z zachowaniem zasady tajności. Paragraf czwarty. Wybór wiceprzewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, których liczba w przypadku Rady Miejskiej w Jasieniu wynosi co najmniej 8 Rady. Pojęcie bezwzględnej większości głosów powinno być rozumiane jako uzyskanie co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, a zatem głosów również wstrzymujących się. Paragraf 5. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, które otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów. Przy równej liczbie głosów głosowanie powtarza się. W przypadku braku rozstrzygnięcia mimo przeprowadzenia głosowania jak w punkcie drugim przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów. Paragraf 6. Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania komisja skrutacyjna ustala wynik głosowania i sporządza protokół, w którym określa liczbę radnych obecnych na sesji, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, w tym liczbę głosów za, wstrzymujących się, a ponadto stwierdza wynik wyborów, to znaczy, czy kandydaci uzyskali wystarczającą ilość głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza również w protokole ilość kart nieważnych, o ile takie występują. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedstawionego regulaminu głosowania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wersji regulaminu głosowania przedstawionego przez panią przewodniczącą komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną projekt regulaminu głosowania został przyjęty. Proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie karty do głosowania, a ja ogłaszam 10 minut. Aha, jest. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do... Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Przewodniczącego Komisji proszę o krótkie przypomnienie zasad głosowania. Dobrze. 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 A więc proszę, Bednarski Waldemar. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę. O Komisję Skrutacyjną proszę o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. Chyba to ostatnia jest. Proszę Państwa,
musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę radny Witkowski. Pani przewodnicząca, ja bym może jeszcze tak dwa słowa za tym. Chyba mogę, nie? Czy nie mogę? Nie, nie. No my też się zgłaszamy według procedury. Nie, nie, wszystko się zgadza. Ja bym jeszcze chciał wrócić do rozmowy, to co było powiedziane niedawno. Ja jestem troszeczkę zażenowany. I to zażenowany tym, co się tutaj stało. Jeszcze od kiedy, a jestem już czwartą kadencję, i tak jeszcze nie było. Żeby jakaś grupka ludzi sobie wychodziła i si. Dla mnie jest wstyd. Przed chwilą było powiedziane też, że jest duża grupa młodych. Panie radny. Ale nie, no proszę mi dać powiedzieć. Nie, właśnie ze sobą bawię. I wy bierzecie na siebie odpowiedzialność, żeby jakąś osobę naginacie, czy naginacie, że ona ma tak głosować? Wstyd. Ja się wstydzę za radny tych. Wstydu nie macie nic. A szczególnie Tadek, ty. Słucham cię. No. A kogo ja nabawię tutaj? Proszę. Wszystko się wydało. Proszę o zachowanie powagi. Przystępujemy do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Poczekam też, żeby był jeszcze do drugiego. Na tak. Zgłaszam pana Zbigniewa Walczaka na kandydata na przewodniczącego Rady Miejskiej. Czy pan Walczak wyraża zgodę? Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Kto przeciw, kto się wstrzyma, nie ma. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów. Proszę teraz komisję, ogłaszam 10 minut przerwy, a komisję skrutacyjną proszę o przerwę. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyboru przy wiceprzewodniczącego rady. Protokół komisji skrutacyjnej z głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu Przerw, prowadzonego podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada 2018. Komisja skrutacyjna w składzie Danuta Stackiewicz, Karolina Romanowska, Marcelina Słonkowska stwierdza, że w głosowaniu tajnym brało udział 14 radnych na stan 14 radnych. Oddano głosów ważnych 13, nieważnych, w tym jeden był nieważny. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Kruszyński Zbigniew otrzymał głosów za 4. Głosów przeciw nie było, głosów wstrzymuje się nie było. Maćko Elżbieta otrzymała głosów za 9, głosów przeciw 0, wstrzymuje się 0. Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu wybrana została radna Maćko Elżbieta. Gratulujemy. I komisja w składzie Danuta Stackiewicz, Karolina Romanowska, Słonkowska, Marcela. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za okazane zaufanie. Na pewno będę bardzo się starać, żeby
służyć mieszkańcom Jasienia, miasta i gminy i żeby było zawsze uczciwie, sprawiedliwie i rzetelnie. To po prostu obiecuję. I dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Gratuluję radnemu wybranemu na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Życzę owocnej, wspólnej pracy. I mam nadzieję, że od tego momentu już będziemy współpracować naprawdę jako Rada. Bo emocje dzisiaj były, nie da się ukryć. Jutro jest nowy dzień. Za tydzień będzie posiedzenie Rady Miejskiej. Myślę, że będziemy wspólnie pracować w jednym celu. Naszym celem będzie dobro naszej gminy i dobro mieszkańców. Jeszcze raz gratuluję. Przeczytam teraz Państwu uchwałę. Uchwała nr 1, łamane przez 2, łamane przez 2018 Rady Miejskiej w Jasieniu, dnia 22 listopada 2018 roku, w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu. Na podstawie przepisów prawa uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu została wybrana radna pani Maćko Elżbieta. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Kto z Państwa jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. Aha, tak. Proszę o włączenie tabletów. Skoczyć. Aha, tutaj głosowanie, tak? Dobrze. Tak, tak, tak. Bo ja nie na. No jeszcze. Potwierdzono obecność? Nie obecność. Głosowanie. Dokładnie jeszcze głosowanie. U góry masz. Tak, tak. Stwierdzam, że uchwała nr 1, łamane przez 2, łamane przez 2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu została podjęta 14 głosami za. Teraz przystępujemy do ślubowania nowo wybranego burmistrza Jasienia. Proszę o złożenie ślubowania burmistrza Jasienia pana Andrzeja Kamyszka. Proszę wszystkich zebranych o powstanie, a pana burmistrza o złożenie ślubowania. Burmistrz odczytuje rotę ślubowania, wypowiadając słowa. Obejmując urząd burmistrza Jasienia. Obejmując urząd burmistrza Jasienia. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Że dochowam wierności prawu. Że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd sprawować będę. A powierzony urząd sprawować będę. Tylko dla dobra publicznego. Tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców miasta. I pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. A proszę, proszę bardzo, pana Helmuta Kola, kocha. Proszę uwagę, proszę uwagę. Meine Damen und Herren Abgeordnete. Panie, panowie radni. Sie haben eine schwere Zeit hinter sich, nämlich Wahlkampf. Mieliście Państwo na pewno trudny okres za sobą, okres wyborów. Der ist beendet, die Bürger haben entschieden. Zakończył się. Mieszkańcy zdecydowali o Państwa wyborze. Und diese Bürger haben erneut Andrzej Kamyczek zu ihrem Bürgermeister gewählt. Również wynik wyborów wskazał na pana burmistrza Andrzeja Kamyszka jako
nowego burmistrza. Dazu meinen herzlichen Glückwunsch. Serdeczne gratulacje, serdeczne życzenia ode mnie. André, ich habe dir einen Weihnachtsstern mitgebracht. Przywiozłem tutaj gwiazdę betlejemską. Der soll über die Zeit von Weihnachten hinaus leuchten. Powinien ten kwiatek dotrzymać do czasu Bożego Narodzenia. Er soll dich inspirieren, gute Ideen zu haben. Powinien zainspirować do dobrych pomysłów. Ich wünsche dir dafür viel Kraft zum Umsetzen. Życzę dużo, dużo zdrowia w podejmowaniu tych działań. Die Unterstützung aller Abgeordneten. Również życzę współpracy i wsparcia wszystkich radnych. Und immer eine volle Stadtkasse. I pełnej kasy w mieście. André, für dich alles Gute. Wszystkiego dobrego, bądź zdrów. Und ich wünsche mir, ich bin ja hier nicht der offizielle Vertreter von Döbern. Przepraszam, ja nie jestem oficjalnym przedstawicielem gminy. Dass die Beziehung von der Stadt Döbern aus besser werden. Ale życzę sobie i Państwu, żeby współpraca z moim miastem rodzinnym troszeczkę się polepszyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 8. Sprawy różne. Czy są do przedstawienia sprawy różne, wolne wnioski? Nie widzę. Punkt 9. W związku z wyczerpaniem porządku zamykam pierwszą sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Jasieniu, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji. Obrady pierwszej sesji uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. No a teraz możemy sobie teraz... Przepraszam Państwa, prosił... To Pan chce, żebyśmy zdjęcie zrobili sobie. Ale w którym miejscu? No.